Witam Was serdecznie w nocnym pokoju. Dzisiaj będziemy porównywać dwie drony. Tą dronę, o tej dronie kiedyś miałem Wam opowiedzieć. Nadarza się właśnie ku temu okazja. Jest to Junek Typhoon Q500 4K. I druga drona, DJI Mavic. Dziękuję Darku za udostępnienie jej do testów. Obiecuję, że oddam ją w całości. DJI Mavic Pro wersja combo z dodatkowym pakiem Morefly, w którym znajdziecie dwie dodatkowe baterie, więc łącznie będziecie mieli trzy baterie. Znajdziecie ładowarkę samochodową, znajdziecie takiego hubika, dzięki któremu naładujecie przez porty USB, podłączając tutaj baterię, na przykład swój telefon komórkowy w podróży. Uważam, że to jest bardzo fajna sprawa. Taki dosyć duży powerbank. Ta bateria ma 3830 mAh, więc no, na pewno nie jedno urządzenie się uda tym naładować. Również w zestawie jest taki oto kontroler. Kontroler jest bardzo mały. Tutaj wpinamy swój telefon. Ponoć mieści się tutaj tablet Apple Mini. Nie sprawdzałem, nie posiadam takiego sprzętu. Wyświetlacz jest bardzo czytelny. No, telefon wiadomo, jaki mamy, taki podłączymy. Dwie antenki składane. Więc jak widzicie, DJI Mavic jest droną bardzo, ale to bardzo kompaktową. Jak miałbym te drony pokrótce scharakteryzować i porównać je do czegoś, na przykład do samochodów, to ta drona jest droną taką sportową, takim samochodem sportowym. Jest szybka, jest dosyć łatwa w pilotażu, jest wyposażona w czujniki zbliżeniowe od przodu i od dołu. Niestety nie ma czujników na górze, co uważam, że jest wielką wadą, szczególnie, że taki zestaw combo kosztuje z droną ponad 6000 zł, dokładnie 6,5 tysiąca zł, jak i również będziemy lecieli tyłem, takich czujników nie ma. Junek Typhoon nie ma żadnych czujników zbliżeniowych. Jedyną jego zaletą, czy zaletą, jedyną rzeczą, która dba o jego bezpieczeństwo, jest sygnał z GPS-u, więc jeżeli nie mamy sygnału z GPS-u, tak naprawdę ta drona nie pozwala nam wystartować. Musi być taki sygnał. Jeżeli tego sygnału nie będzie, a będziemy latali, no drona będzie praktycznie dryfowała razem z wiatrem, co jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Jak widzicie, rozłożony Mavic jest praktycznie takiej wielkości jak kontroler, sam kontroler od Juneka. Jeżeli tak, chcemy wziąć dronę na wakacje, chcemy gdzieś polecieć samolotem, na pewno taka drona nam się nie przyda. Zobaczcie, jaka jest tutaj wielka paczka. To jest taki kuferek od tej drony. Mamy tutaj rączkę, mamy kółeczka. Możemy tą droną się przemieszczać, ale na przykład w góry, czy rzeczywiście samolotem nadać tą dronę jakiś bagaż, będzie problem. Z tą droną nie ma absolutnie żadnego problemu. Tak jak mówiłem wcześniej, jest możliwość zapakowania jej do tego kuferka, aczkolwiek ten kuferek jest troszeczkę za mały, mógłby być troszeczkę szerszy. Wtedy na pewno byśmy to łatwiej pomieścili, gdyż ja niestety, ale nie byłem w stanie tej drony zapakować w pełni do tego pakunku. Wystawały kabelki, nie mogłem dopiąć zameczka, więc bardziej pękata udałoby się. No ale porównując dwie te paczki, no, na sam pierwszy rzut oka widać, że tutaj Mavic wygrywa zdecydowanie pod względem właśnie tej swojej mobilności. Co do latania, jedna i druga drona bardzo dobrze zachowuje się na wietrze. Zresztą ostatnio mogliście obejrzeć film na moim kanale, gdzie latałem przy bardzo mocnym wietrze. Oczywiście odradzam takie latanie, gdyż niestety, ale wiatr był na tyle mocny, że w pewnym momencie drona po prostu nie chciała do mnie wrócić, nawet przy pełnej prędkości swoich rotorów. Junek również zachowuje się bardzo dobrze na wietrze, ale ma pewne zalety, których nie ma Mavic. Jak na pewno widzieliście, bo ten temat Was interesuje, albo chcecie zakupić dronę, albo już dronę macie, Mavic nie jest taką idealną droną, jakby wszystkim się to mogło wydawać. 6,5 tysiąca złotych za ten zestaw
Czy warto wydać tyle pieniędzy na to? Trudno powiedzieć. Ja powiem szczerze, chyba bym się nie zdecydował na zakup tej drony, nawet przez to, że jest tak właśnie mobilna. Dlaczego? Po pierwsze, są problemy z pilotażem pod względem takim, że drona potrafi się rozłączyć od naszego kontrolera. Wchodzi wtedy tryb return to home i wraca w ustaloną pozycję, a tą ustaloną pozycją jest pozycja jej startu, jeżeli prawidłowo wystartowaliśmy. Jeżeli się przemieścimy pomiędzy tymi pozycjami, drona będzie wracała uparcie do tego miejsca, nie gdzie my jesteśmy, a do miejsca, z którego wystartowaliśmy. Jest to bardzo duży minus, jest to bardzo duże niebezpieczeństwo i uważam, że Mavic przez to nie jest droną w pełni i to, czy to sprawdzoną, czy w pełni gotową po prostu do sprzedaży. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie lecimy taką droną, nie wiem, przelatujemy pod jakimś wiaduktem i tracimy sygnał. Wtedy drona zaczyna się wzbijać do góry na ustaloną przez nas pozycję, jakiej będzie wracała do punktu, z którego wystartowała. Przez to, że nie ma tych silników na górze, uderzy nam w ten most, wiadukt, czy jakąkolwiek inną przeszkodę, czy to będą drzewa, czy to będzie las, gdzie będziemy latać. Więc na początku na pewno trzeba ją i zaktualizować, i wziąć to pod uwagę. Na 10 lotów tą droną 4 razy doszło do rozłączenia. Jest to duży problem i przez to bardzo wielki minus dla tej drony. Ta drona ma jeszcze jeden poważny problem, którym wam pokażę zaraz w filmiku tutaj na górze. Podczas bardzo silnego wiatru mechanizmy odpowiedzialne za stabilizację kamery nie dają rady wypoziomować się. Czyli jeżeli drona leci i mamy boczny wiatr, nasza kamera najprawdopodobniej będzie przekrzywiona i stabilizacja nie jest w pełni wtedy sprawna. Widać to na obrazie. Sama kamera w Mavicu jest taką kamerą o dosyć małej matrycy, więc jeżeli zależy nam na pewno na bardzo dobrej jakości nagrywania materiałów, ta drona się do tego nie nadaje, zdecydowanie. Wtedy trzeba kupić Phantoma, Juneka, gdyż Juneka kamera nagrywa bardzo dobrze i stabilizacja obrazu w Juneku jest bardzo dobra. Tak jak wspominałem, 6,5 tysiąca za nową tą dronę, ciężko dostać taką dronę z drugiej ręki. Juneka nowa drona kosztuje 3000 zł, dronę używaną można kupić już za 1500 zł. W zestawie jest również ładowarka. Są dwie takie baterie, które musimy ładować oddzielnie, czyli po naładowaniu jednej możemy podłączyć drugą baterię. Dostajemy walizkę, dostajemy oczywiście aparaturę. Osłonkę, którą akurat w tym zestawie już nie ma, została gdzieś zgubiona, która zabezpiecza nasz wyświetlacz przed promieniami słonecznymi. Dzięki temu ten obraz jest dużo wyraźniejszy. Dostajemy również ładowarkę samochodową i dostajemy gimbala, dzięki któremu możemy podłączyć naszą kamerę i mamy wtedy możliwość nagrywania z ręki tą kamerą po prostu jakichś tam obrazów. Gimbal ten ma jeden duży minus. Nie ma możliwości podłączenia zewnętrznego mikrofonu. Mikrofon, który jest na stanie, niestety nagrywa bardzo mocno szum wentylatora kamery, przez to musimy posiłkować się jakimś rejestratorem dźwięku i dodatkowym mikrofonem. W zestawie DJI mamy taką oto ładowarkę, do której możemy wpiąć nasze 4 aż baterie. W zestawie mamy 3, ale jeżeli dokupimy czwartą, możemy wpiąć 4 baterie. Chciałoby się, żeby wszystkie były ładowane naraz, niestety nie ma takiej możliwości, ale jest to tyle fajne rozwiązanie, gdzie podepniemy te baterie, zostawimy taki set na wieczór, rano zostanie na pewno on naładowany. Również tutaj mamy możliwość podłączenia naszego kontrolera, dzięki czemu cały zestaw się praktycznie ładuje. DJI Mavic posiada wiele trybów latania. Bardzo ciekawym trybem jest tryb Point of Interesting, dzięki któremu możemy zawisnąć nad obiektem, oddalić się od niego i orbitować wokół niego. Bardzo fajnym systemem jest taki system, który nazywa się tripod i zalecam ten system początkującym pilotom, dzięki któremu drona lata bardzo pomału, nie reaguje agresywnie na wychylenie drążka naszego w jakąś stronę.
Kolejny tryb to jest tryb bodajże Follow Me, on się nazywa Active Track. Active Track. Ten tryb działa w ten sposób, że drona może nas śledzić, czy to z przodu, czy to z tyłu. Możemy ją gonić, ona się będzie nas oddalała, czy będzie za nami podążała. Jest to bardzo fajny tryb, jak gdzieś, nie wiem, chcemy się nagrać na deskorolce, na rowerze, gdzieś za miastem. Junek żadnego takiego trybu nie ma. Wszystko musimy zrobić ręcznie, ale jest to drona, dzięki której możemy nauczyć się wykonywać różne ewolucje w powietrzu właśnie ręcznie. Nie musimy mieć do tego systemów. Jest to drona teoretycznie dużo trudniejsza w lataniu, ale dająca nam na pewno większe pole do popisu pod względem nauki. Czy warto kupić Mavica, czy warto kupić Juneka? W sumie o to chodzi w tym materiale. Nie będę się Wam dokładnie zagłębiał, jakie tu są sensory w kamerach. Na pewno Junek nagrywa zdecydowanie lepiej, więc jeżeli zależy Wam na bardzo dobrej jakości obrazu, Junek bije na głowę Mavica zdecydowanie. Pomijając te aspekty, o którym Wam mówiłem wcześniej, czyli o tych problemach z rozłączaniem się dronów, z tą niemożnością stabilizacji podczas silnego wiatru, no, drona nie nadaje się za bardzo do takich zastosowań bardziej profesjonalnych. Ja nie mówię, że Junek się nadaje, ale pamiętajcie o tym, że ta drona kosztuje 6,5 tysiąca. Ta drona kosztuje nowa 3, 2,5, a używaną można kupić za 1500 zł. Więc to jest niewątpliwie plus. Jeżeli macie dużo kasy i możecie ją wydać, nie boicie się wysłać w powietrze paru tysięcy złotych i będziecie jechali gdzieś na wakacje w egzotyczne miejsce, na pewno Mavic będzie zdecydowanie lepszą dla Was droną. I ten materiał również będzie dobry do nagrania, no ale tak jak powiedziałem, koszty są dosyć srogie. Jeżeli ma być to drona pierwsza, a nie macie za dużo kasy, no jak nie macie za dużo kasy, to w sumie nie macie też za dużego wyboru. Ale jeżeli chcecie kupić na przykład tanią dronę, nie chcecie pakować dużych pieniędzy w pierwszą, taki obiekt latający, Junek gwarantuje Wam, że zapewni Wam naprawdę dosyć dużo frajdy. Zasięg tej drony to jest około 800 metrów. Znaczy z samej drony może nie, ale zasięg obrazu przekazywanego z kamery do Waszego wyświetlacza. Mavic natomiast wersja amerykańska to jest 7 km. Wersja europejska to jest wersja europejska, ma latać do 4 km. Oczywiście ja uważam, że wysyłanie drony od siebie 4 km no nie ma żadnego sensu. Zresztą polskie prawo zabrania czegoś takiego. Drona musi zostać w polu widzenia pilota. Ja uważam, że 800 metrów tej drony w zupełności wystarcza do nagrania naprawdę dobrego materiału, do przelotem nad ciekawymi miejscami. Kolejnym ważnym aspektem w dronach, wiadomo, jest czas ich lotu. Junek z taką baterią, która zdecydowanie jest większa pojemnościowo od tej baterii, lata mimo wszystko krócej. Junekiem jesteśmy w stanie latać około 19 minut w sprzyjających warunkach. Im wieje większy wiatr, tym bardziej ta bateria się będzie rozładowała, gdyż silniki będą walczyły z tym wiatrem. Maviciem udało mi się latać 24 minuty. Uważam, że to jest bardzo dobry wynik. Oczywiście nie w trybie sport, bo zapomniałem powiedzieć. Mavic ma możliwość latania w trybie sport, dzięki któremu rozwija prędkość do 55-60 km na godzinę. Mi udało się lecieć tą droną 60 km na godzinę z wiatrem. Jednakże w tym trybie przestają działać czujniki zbliżeniowe, więc tylko działa ta drona w systemie bezpieczeństwa zapewnianego przez GPS-a. Junek również posiada coś takiego jak tryb sport, ale w trybie sport w Juneku przestaje działać GPS. Drona dryfuje, nie kontroluje wysokości i lecąc ją do przodu po prostu opada w dół. Jest to bardzo niebezpieczny tryb i zalecam go włączanie tylko zaawansowanym użytkownikom. Jakie wydają dźwięki? Bo to jest dosyć ważne. Junek jest głośniejszy od Mavica, ma większe łopaty i z własnego doświadczenia Wam powiem, że bardziej na Juneka reagują wszelkiego rodzaju ptaki, próbując go atakować. Mavic jest dla nich jakiś aseksualny, więc możemy bezpiecznie łatać wśród ptactwa, a ptactwo wbrew pozorom jest dosyć dużym zagrożeniem. Skoro dotarłeś do tego miejsca,
poświęć jeszcze chwilę uwagi na ostatnią planszę, na której wypisałem wszystkie wady i zalety obu dron. Mam nadzieję, że pozwoli Ci to podjąć ostateczną decyzję przy zakupie nowej drony. Jeśli Twój budżet jest wysoki i nie zrażasz się tym, że jakość nagrań z kamery będzie gorsza, zapewne zakupisz drona firmy DJI. Jeśli natomiast nie chcesz przeznaczać na zakup takiej kwoty i nie zraża Ciebie wielkość drony firmy Junek, jak i jej mniejszy zasięg lotu, zapewne wybierzesz właśnie ją. W następnym odcinku pokażę Tobie, jak drony nagrywają ten sam obiekt i jak długo noszą się w powietrzu. W tym miejscu pozwolę sobie poprosić Ciebie o pozostawienie łapki w górę, jak i subskrypcji kanału. Jeśli masz jakieś pytania, zapewniam, że odpowiem na wszystkie komentarze.